W poniedziałek 19 maja o godzinie 12, tak zwany szczyt, odwiedziłem parking przy ulicy Szpitalnej przed szpitalem. Parking był dosyć ciasny, natomiast od strony południowej dało się znaleźć kilka miejsc parkingowych na głównym parkingu, co widać na zdjęciach. Natomiast o wiele lepiej wyglądała sytuacja na wewnętrznym parkingu, dostępnym dla pracowników szpitala. Oczywiście najlepsze miejsca były zajęte, natomiast w dalszej części parkingu naliczyłem około 20 wolnych miejsc parkingowych, które można byłoby wykorzystać. I jeszcze kilka miejsc można by spokojnie wygenerować, gdyby kierowcy stawali w wyznaczonych miejscach, czyli pomiędzy pasami, a nie na pasie. Na pewno wykorzystanie parkingu wewnętrznego rozładowałoby ścisk panujący na głównym parkingu. Później pojechałem o godzinie 17 w poniedziałek i wtedy już parking zewnętrzny był zupełnie luźny, przynajmniej w dalszych miejscach parkingowych. Tu mamy jeden samochód. Natomiast parking wewnętrzny o godzinie 17 był już zupełnie luźny. Stało na nim raptem jakieś 20 samochodów z 80 miejsc parkingowych. Dlatego zastanówmy się, czy wprowadzanie opłat za parking ma na celu rzeczywiście rozładowanie parkingów, czy po prostu chodzi o pieniądze, o to, żeby szpital zarabiał na chorych ludziach, na ludziach, którzy ich odwiedzają. Wręcz czy nie można byłoby tego załatwić inaczej, czyli bardziej wykorzystując wewnętrzny parking oraz umawiając tak wizyty, umożliwiając rejestrację przez telefon, przez internet, żeby ludzie nie musieli godzinami czekać na rejestrację, godzinami czekać w kolejkach. Może się jednak da.